Tam cię postawię. Cześć, nazywam się Łukasz Racinowski, to czwarty odcinek Amatora. Będzie o planowaniu trasy, powrocie do szosy i regularnej jeździe. Ostatnio na kanale Dustina Kleina pojawił się odcinek Jak planowane są trasy razem z OMTM, czyli Our Mother the Mountain. To jest fantastyczna lekcja, jak pasjonaci przygotowują coś dla innych pasjonatów. Temat jak znalazł, bo już za chwilę majówka i nie tylko dla mnie, ale dla innych oznacza to wyjazdy. Dla mnie to pierwszy wyjazd w Góry Świętokrzyskie z rowerem. Przygotowałem, opierając się na tym, co pokazał Dustin i przy użyciu Strawy, trzy trasy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodatkowo będzie to moje pierwsze spotkanie z jakimkolwiek górzystym terenem i chyba tego obawiam się w tym wszystkim najbardziej. A tymczasem, skoro trzeba się przygotować do wyjazdu, to droga do pracy dobrze znaną drogą. Bidony. Niby nic, a ma to jednak moim zdaniem wpływ na komfort jazdy i w znanym markecie sportowym za 1/3 ceny można kupić 2 bidony. Z fajnym napisem, ale w beznadziejnym kolorze, ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że są wystarczająco miękkie, żeby nie męczyć się, będąc już zmęczonym na 50 km z piciem wody. W rowerze górskim przyszedł czas też na zmiany, po tym jak rozwaliłem zębatki w wolnobiegu w trakcie podjeżdżania pod górkę Ursynowską, nadszedł czas na nowy wolnobieg. Tym razem mamy takie cacko od Sunrace'a, 14-34T, z czego jestem wyjątkowo zadowolony, bo większość rzeczy, które widziałem, to 14-28, a jak się pojawiło coś 14-34, to był na końcu gigantyczny skok 24-36. W związku z planowaną majówką i późniejszym wyjazdem na wypoczynek zaopatrzyłem szosę w nowe opony 30C, które wydają się maksimum, jakie w tej chwili wejdzie do tej ramy, choć w drodze są jeszcze 32C. Myślę, że będzie z tym rozmiarem ciężko. Przede wszystkim polecam Wam korzystać z pogody i roweru, ile to wlezie, czy to jest do pracy, czy to jest po bułki, czy po prostu trening kolarski, bo endorfiny są czaderskie. Jak będziecie mieli ich już w nadmiarze, to zerknijcie na to, co zrobili na Amstel Gold Race Kasia Niewiadoma i Matthew Van Der Poel. W tym odcinku to tyle. Wyjątkowo przesyłam gorące pozdrowienia i życzenia zdrowia i podziękowania za mobilizację dla Tomka. A oczywiście z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze poniżej i do zobaczenia na trasie. Cześć!